12. Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 49. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 48 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacja radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Uchwała nr 39/274/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt 1. Otwarcie sesji mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu 2. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem obrad? Dziękuję. Porządek został przyjęty. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 13 radnych na 15, więc Rada jest prawomocna, by podejmować prawomocne uchwały. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Panią Radną Joasię Jędraszę. Przyjmuje Pani? Tak, przyjmuję. Dziękuję. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 7 listopada 2022 roku. Stwierdzam, że pierwszy protokół z 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 5 stron maszynopisu i 6 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści w ustalonych zastrzeżeniach względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 48 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 7 listopada 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 48/272/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 48/273/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Jurku. Interpelacji nie składałem, ale mam takie pytanie, Panie Wójcie, Panie Wójcie. Co z wykonaniem rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2021 roku? Chodzi mi o przekazanie gminy Strzelno do gminy Jezior Wielkich, to jest 168 hektarów. Mija praktycznie dziś 11 miesiąc. Ile Państwo przejęliście hektarów na dzień dzisiejszy? Jesteśmy właścicielami 136 hektarów, tak? 130 z kawałkiem. Tak. Czyli całej tej powierzchni, o którą wnioskowaliśmy. 130 hektarów, tak? Tak. To pozostało jeszcze 30. Nie. No tak wychodzi tutaj z rozporządzenia. Administracyjnie mamy całą powierzchnię przejęliśmy, więc nie ma większej powierzchni. Notarialnie rozumiem, tak? Pisem w księgi?
Nie notarialnie, my jesteśmy decyzją administracyjną, jeżeli chodzi o powierzchnię, przekazujemy to przekazywane jest rozporządzeniem, tak? A jeżeli chodzi o własności gruntów, czyli poszczególnych gruntów, czyli działek, chodzi najbardziej o działki, no to wtedy musi być notarialny, więc tego nie zrobiliśmy, jesteśmy cały czas w trakcie, bo to jest, tak jak mówiłem wcześniej, to jest najłatwiejszą drogą, najkrótszą, to jest porozumienie gmin. Spotykaliśmy się kilkukrotnie, no i stwierdziliście Państwo, że no nie możemy się dogadać, nie możemy wystawić na warunki Strzelna. To nie ja podjąłem decyzję, tylko Państwo podjęliście decyzję. Więc tak to wygląda. No, na dzień dzisiejszy Strzelno działki nieruchomości cały czas sprzedaje. Jedynym takim dziwnym wydarzeniem w tym wszystkim jest to, że gmina Strzelno, część działek chce nam przekazać bez problemu, a część nie, więc częściowo się zgadza z rozporządzeniem, częściowo nie. Ma takie prawo. No, jak najbardziej, jeżeli rozporządzenie nie wskazuje i nie ma na razie takiego przepisu jeszcze stworzonego, mam nadzieję, że to zostanie stworzone i utworzone, że decyzja administracyjna od razu będzie wiążąca z tym, że aktem otwieralnym wszystkie nieruchomości przechodzą na własność gminy, która się ubiega o to, to będzie prostsza sprawa. No wiadomo, że też rząd nie chce dać tego na siebie, bo porozumienie gminy jest najlepszym rozwiązaniem. No. My tego porozumienia nie osiągnęliśmy i to tak się toczy cały czas. My żeśmy wysłali już pismo do ministra. Strzelno też odpowiedziało na to pismo, że nadal są zainteresowani negocjacjami. No, chcą nam przekazać wszystkie grunty teraz, no poza Zadzem, już tych gruntów za dużo nie zostało, nie wiem tam. Generalnie drogi zostały, wodno-kanalizacyjna infrastruktura, działki pod tą infrastrukturą. To co utrzyma. I nic więcej, ZAZ nadal jest tym punktem spornym, no my chcemy ZAZ, Strzelno też powiedziało, że nie odda ZAZ-u, no i na razie te wszystkie pisma poszły do ministerstwa i ministerstwo teraz ma podjąć decyzję. A idąc dalej do pozwania rozumowania, rozmawialiśmy o tym piśmie, kiedy ono wyszło tutaj z urzędu? Nie pamiętam jakoś pani sekretarz. Z miesiąc wiesz, temu? Tylko no, ostatnie pismo, ostatnie, nie? W październiku. Ostatnie pismo. Sprawdzę. No to praktycznie ten okres odpowiedzi już powinien być. No, czekamy. Proszę zmonitować. Także administracyjnie jesteśmy już właścicielem, czyli generalnie już nie płacimy podatku za oczyszczalnię ścieków do Strzelna. Tylko płacimy dzierżawę, użytkowanie wieczyste jeszcze, tam jest 1600 zł chyba rocznie do starostwa za tą działkę. I drugie pytanie mam takie. Na przedostatniej sesji zadałem panu pytanie, co z budynkiem pod byłym gimnazjum w Ostowie. No i nie byłem na tej sesji, którą miał pan odpowiedzieć. No to oczekuję odpowiedzi dziś. Panie radny, chciałem o tym temacie właśnie z państwem porozmawiać, jeżeli chodzi o to przekazanie tego budynku. Mamy. W zeszłym tygodniu spotkałem się z osobą, która jest zainteresowana od ręki kupnem tego. Od ręki. Bierze to w całości z budynkiem, z gruntami, ze wszystkim. Czeka tylko na ogłoszenie przetargu i ona przystąpi do przetargu. Wcześniej już kilka osób się też pytało. No oczywiście mamy to, po tych rozmowach jesteśmy, mamy to takie słowne porozumienie z powiatem, że jeżeli otrzymają dofinansowanie do tego DPS-u, to też by było dobre rozwiązanie dla nas, no bo jeżeli mamy tutaj uzgodnienia jakieś, że przynajmniej połowa pracowników będzie z terenu gminy Jeziora Wielkie, chociaż ja myślałem, że wszyscy pracownicy będą z terenu gminy Jeziora Wielkie, jeżeli taką placówkę mamy na terenie gminy, no ale podobno to nie jest do wykonania, bo są potrzebne osoby wykwalifikowane i być może tych osób, których na terenie gminy Jeziora Wielkie nie ma. W każdym razie pół na pół, to też będą dla nas podatki, jakieś korzyści i uważam, że no, to też było dobrym rozwiązaniem, ale no... Chcę z Państwem właśnie na ten temat porozmawiać, że no, będę rozmawiał ze starostą, że jeżeli na przykład dokończę, Państwo się z tym zgodzą, że do końca roku, jeżeli nie otrzymamy decyzji na piśmie, że otrzymają dofinansowanie, my ogłaszamy przetarg. Czyli też w tym kierunku idziemy. Bo chciałbym wiedzieć, zdać Państwa opinię na ten temat, bo no, czekamy, nie wiadomo, długo będziemy czekać jeszcze, czy to ruszy. Ja powiem tak, już wiem, że w przyszłym roku, jeżeli chodzi o jakieś większe środki, bo to też miało akurat miejsce na salę, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną w Wójcinie, miały być środki, ale okazało się, że przez tą wojnę z Ukrainą niestety tych środków nie ma tylu, co powinny być te środki, więc prawdopodobnie no, nie będzie jakichś tam dużych pieniędzy na dofinansowanie takich inwestycji, aczkolwiek nie wiem na pewno. Wiem, że na pewno tych pieniędzy jest mniej, będzie mniej.
bo utrzymanie Ukraińców i ta wojna nas dużo kosztuje. Ja uważam, że akurat dobrym rozwiązaniem jest, że ta wojna jest za granicą, a nie u nas, więc lepiej jakieś pieniądze wyłożyć na zbrojenie i tak dalej, ale mamy spokój. W każdym razie nie wiem, jakie będą pieniądze, boję się, że tego dofinansowania nie otrzymają, a kupujący się nam wycofa. Rozmawiałem z kupującym, że wstępnie do końca roku musimy tą decyzję taką wstępną, którą mamy z powiatem, dotrzymać. Jeżeli Państwo wyrażą zgodę, od stycznia możemy go przedać. A my w zamian powiat, co nam oferuje w zamian, jeżeli przekażemy? Znaczy, jeszcze pytanie jedno. My przekazujemy oprócz tej działki, która jest wytyczona tego gruntu powiatowi, czy z tym... Wszystko, całą, bo jest tam jest hektar 30. No właśnie, bo to wytyczona 30, była druga działka. Czyli jest 2 hektary prawie, nie? Tak. To wszystko przekazujemy. Ja myślałem, że tylko tą działkę pod zabudową. Bo to były wytyczona druga działka była. Były poniesione koszty, żeby to podzielić. Wytyczone są 3 działki. 3 działki. Budynek 20 arów jest, druga działka jest 30 chyba 3 ary, tak? I tu hektar. I tutaj jest hektar chyba 30 coś tam z czymś. To byśmy wszystko przekazali. I co w zamian oferuje nam powiat? Generalnie udało mi się rozmawiać na ten temat, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli przekazanie tej działki pod oczyszczalnią, co jest tam hektar 70 jest? 73 jeszcze chyba. Aby nam powiat przekazał, wstępnie wszyscy członkowie zarządu powiedzieli, że nie ma problemu. Od razu nam to przekazują, tą działkę. No bo to też może niewielkie pieniądze płacimy za tą działkę, bo jest użytkowane z tego 1600 zł, no ale to nie jest naszą własnością, więc mówię, no nawet jeżeli byśmy kiedyś się ubiegali jakieś środki na kolejną modernizację, być może za 10 lat ktoś będzie się ubiegał o jakieś kolejne środki, no to znów nie będzie własności właścicielem gruntu, no bo... Na wieczysta dzierżawa nie podchodzi pod własność, jeżeli się stara o dofinansowanie? No tak, no możemy, ale nie jesteśmy właścicielem. Lepiej mieć uporządkowane, jesteśmy... W każdym detalu jesteśmy właścicielem. Nikt nam nie zarzuci tego, bo być może warunki się jakieś zmienią do dofinansowania i powiedzą, że musi być właściciel gruntu na przykład. No i co? I wtedy mamy kropkę, bo na razie nie ma takiego zaostrzenia tych przepisów i tych wymogów, ale być może ktoś zmieni to i powie, no jeżeli też otrzyma, to musi być właścicielem gruntu. Być może tak będzie. I no ja jestem za tym, żeby ten grunt jednak no, na terenie, jeżeli mamy tam oczyszczalnię, administracyjnie jesteśmy właścicielem, to ten grunt dobrze by było, gdyby był nasz. Dobrze. Pani Elu? To trochę może za mało, niech wyremontują jeszcze drogę w Radunku. Niech Pani wierzy, Pani Elu, że ja rozmawiam na ten temat i co więcej, no, niepokoi mnie fakt, że to 60 tysięcy nasze nam zniknęło i miało być na to drogę. No już drugi rok. Rozmawiam ze starostą i obiecał, że porozmawia teraz przy nowym budżecie z zarządem i z radnymi, aby tą drogę zrobić wspólnie. No bo my daliśmy te 60 tysięcy, no... Ale w nowym budżecie nie ma nic o tej drogi, o drodze. Dobrze, proszę o taką rozmowę, bo ja rozmawiałam z panem starostą i jakoś dziwnie ta rozmowa wyglądała. Dobrze, pani Hanino? Ja odnośnie Przyjeziorza, jak była mowa o tym, że powiedzmy, że my chcemy i ja jako laik zrozumiałam, że jeśli administracyjnie ministerstwo przekazało, to jest nasze. Ja się na przepisach nie znam. Nie wiem, dlaczego tak długo to trwa i w takiej wersji to trwa, bo od tego jest radca prawny i winien nam wskazać, że może być takie niebezpieczeństwo, że administracyjnie jesteśmy właścicielem, ale nie jesteśmy właścicielem, bo, że tak powiem, dla mnie ten były właściciel może robić co chce. I idąc dalej, co ja zadałam poprzednio takie pytanie i dziwię się, że nie było również pani sekretarz, nikt nie chciał przyjąć tego pytania. Co z właścicielami z działalności po stronie strzelańskiej z tymi budkami? Czy też będzie taka procedura, żeby zrównać, porównać, żeby jedna budka do drugiej była zbliżona wyglądem, tak jak jest będzie po stronie jeziorańskiej? Czy tam będzie póki co na razie samowola, czyli jesteśmy właścicielem, ale nie mamy to już, praw pani radna, jeżeli chodzi o zabudowę, nie twierdzę, że ma być podobne, tylko że ma to ładnie wyglądać. No tak. Można ładnie po prostu wyglądać. No podobnie, nie mówię, że ma być... Więc to było po pierwsze. Tu mamy ten komfort na terenie byłym naszym, że my jesteśmy właścicielami tej działki. Co prawda kilka osób się zgłaszało, że chcą kupić tą działkę. Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości.
A po drugiej stronie, no strzelmy o te działki, bo wysprzedały już, także no, są właściciele, więc my oczywiście, jeżeli będą cokolwiek chcieli postawić, mamy możliwość powiedzenia, że no niestety, nie możecie w takiej formie tego postawić, musicie jakoś to dostosować. Ale no, na dzień dzisiejszy, no nic tam się nie dzieje większego, w sensie, że nikt nowego niczego nie buduje, a to stoi, to my nie mamy do tego żadnych zastrzeżeń, poza tym, że możemy mieć tam nadzór budowlany, żeby sprawdzić, czy to się nadaje do użytkowania, czy nie, i nic więcej. Ale nie możemy nic zrobić, no, sama pani widzi, ile lat borykaliśmy się z tymi dzierżawcami naszymi. Nie dotrzymali warunków umowy i nadal nie chcieli, powiedzieli, znali prawo na tyle, że wiedzieli, że dopóki nie usuną swoich obiektów sami z naszej działki, my nie możemy ogłosić startu, więc postawili nas w szachu. Że i tak byliśmy zobowiązani nawet dać im, bo niczego byśmy nie zarabiali, a o te budynki by stały, więc no teraz nam się udało jakoś to egzekwować i udało się, to nie było łatwo oczywiście, bo nie wiedziałem jak to ugryźć i no, wymyśliłem taki sposób, jak ich przetrzymaliśmy troszeczkę, wymyśliłem sposób, który no, okazał się skuteczny, na szczęście. I pozbyliśmy się ich, co więcej zarobiliśmy nie 70 tysięcy, tylko 90 tysięcy. Więc jeszcze jesteśmy do przodu, ale mamy już spokój. Teraz możemy tą działkę oddać dzierżawę, możemy zagospodarować i następny dzierżawca też nie mamy gwarancji, że jak weźmie tą działkę, że wybuduje to, co my będziemy chcieli, bo nie, znaczy, teraz nie możemy budować nic. Ale no, będzie może tą działkę dzierżawił, a no, nie będzie powiedzmy chciał się dostosować do naszych warunków. Chociaż myślę, że jeżeli ktoś już tak przygotujemy CIF, że jeżeli ktoś będzie do tego targu przystępował, to już będzie miał świadomość, że niczego innego nie postawi, jeżeli to nie będzie zaakceptowane przez nas. Rozumiem, dzierżawa opłacona jest, tak? Tak, tak. Mówię, mieliśmy wcześniej 36 tysięcy bodajże, tak? Pani Julu? Później podnieśliśmy to 100%, było 70 parę tysięcy, a teraz dostaliśmy za tą dzierżawę, za ten rok 90 tysięcy. Ale jeszcze mam pytanie. Jeszcze ile osób nie wpłaciło? Kto jeszcze nie płacił? Znaczy my patrzymy na ogół, nie? Wszyscy solidarni. A jaką kwotę mamy? Jeszcze pani coś? Brakuje ponad 11. Dobrze, panie Jurku, już bardzo proszę. Odnośnie przepraszam, dla mnie w przypadku Szczelna, delikatnie mówiąc, zawinił trochę radca prawny, bo on winien znać się o tych niuansach. Przynajmniej ja może nie dopytywałam, dlatego że, tak jak mówię, uważałam, że skoro minister administracyjnie przekazuje, to przekazuje wszystko, jak leci, jest od dzisiaj. Że decyzja nie jest równoznaczna z pisem. Nie jest wpisane, to jest tylko drobiazg. A okazuje się, że... nie przeszkodzę? Okazuje się, że nasz wspaniały radca prawny gdzieś zawalił, albo świadomie, albo nieświadomie. Jeśli świadomie, to byłaby to myślę. Pani radna, powiem tak, ilu radców, ilu prawników, tyle interpretacji. I nasz prawnik twierdzi, że nie powinno Strzelno sprzedawać i twierdzi, że powinniśmy dochodzić tego w sądzie. Strzelno twierdzi, że mogą to sprzedawać i że nie mamy prawa dochodzić tego w sądzie. Więc każdy robi swoje. Każdy robi swoje, no a zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze. Zarządzenie jest napisane, że to są nasze działki, że zmiana... granic jest działkami. Nie, też panie radny, mówię, każda gmina robi swoje i każdy ma swoje interpretacje. Jest napisane. Jest interpretacji, więc. Jest tylko o granicach administracyjnych. Nie o działkach. By musiały być numery książki wieczyste. Proszę pana, jeśli pan tak widział tak dokładnie, to dlaczego pan nie powiedział, musiały być numery książki wieczyste. Mówiłem, prosiłem. Że przepisy. Pani, dlaczego pan nie słuchał pan? Numery książki wieczyste, tego nie było. No to wina radcy i niech teraz nam mówi to. Znaczy nie wiem, czy wina radcy, bo wie pani co, rozmawiałem z różnymi osobami i oni się też dziwili, że my nie jesteśmy właścicielem od razu tego wszystkiego, że, ale decyzja administracyjna nie wskazuje niestety takie rzeczy, bo nie może wskazać. I generalnie no, to jest takie, że dogadywanie się gmin, to wiadomo, że nikt nie chce stracić swojego majątku. Nie chce swojego no, więc to nie jest takie proste. A dla mnie najważniejsze, drodzy państwo, jest to, że jesteśmy właścicielem już całego Przyjezierza. To jest dla mnie najistotniejsze. Z tymi działkami zobaczymy, jak się to się potoczy, czy będziemy zawodzić, czy nie będziemy zawodzić odszkodowania. Zobaczymy. Najważniejsze, że jest Przyjezierze już w jednych rękach, że my decydujemy o wszystkim.
mam nadzieję, że to nam wyjdzie na korzyść jakąś. No co prawda już zgłaszają się od razu mieszkańcy tych działek i chcą, abyśmy inwestowali w różne rzeczy. No, musimy do tego podchodzić na spokojnie, z zimną głową i nie będziemy tam od razu jakichś tam wielkich inwestycji poczyniali, bo najpierw no, musimy jakieś mieć wpływy, żeby cokolwiek inwestować. No, to jest podstawą. Uważam, że w tym przyjrzeżu w ostatnich latach i tak się dużo dzieje i będzie się działo, więc na spokojnie. No. No, musicie Państwo zrozumieć też, że jeżeli po stronie jeziorańskiej będzie ta zbudowana droga jakaś, będą budowane jakieś tam dodatkowe place zabaw i tak dalej, no to strona strzeleńska też od razu by chciała, żeby u nich to było też wybudowane. No, tam jest troszeczkę inna struktura, bo tam są tylko działki lepieskowe, gdzie praktycznie no, nie ma jakichś głównych ciągów komunikacyjnych. U nas jest główna ulica Bukowa, główna ulica Świerkowa chyba, tak? To jest? Brzozowa. Gdzie ten ciąg komunikacyjny jest, to jest ulica Przyjezdna, gdzie ona odciąża też główną ulicę, więc no, to będziemy robić. A tutaj te boczne uliczki, no też u nas jest tych uliczek bardzo dużo, mamy większą po część gruntów i tam też się nic nie dzieje. No i pewnie się nie będzie dziać, bo jak ja tam wjechałem kilka razy, nawet szedłem zobaczyć, to tam jest osobówką ciężko wjechać w te uliczki. A żeby tam cokolwiek, jakąkolwiek infrastrukturę łącznie z lampami, jak sobie życzą niektórzy Państwo budować, to nawet sobie tak nie wyobrażam. Bo lampy nikt nie postawimy nikomu w ogródku, a jak postawimy przy płocie, to już ograniczamy miejsce przejazdu. A jest tak, że wierzcie mi Państwo, że to jest dla mnie niepojęte. Działka kątem, narożnikiem wchodzi w ulicę, gdzie osobówką jest się ciężko prześlizgnąć. Nie wiem, kto to wymyślił i dlaczego tak były te działki dzielone, no ja już to nie wnikam, było już dawno, ale sami ci mieszkańcy powinni ten płotek chociaż no, złagodzić, żeby tam ktoś wyrobił. No nie, to jest celowo zrobione, żeby tam nikt nie wjeżdżał. A jeżeli coś się zapali, to wtedy problem, że no, nie ma drogi komunikacyjnej i straż nie mogła dojechać, bo nie dojedzie, no nie oszukujmy się, nie dojedzie, jak tam droga ma 2 metry. No nie dojedzie, czy 2,5 metra, no nie dojedzie straż w żadnym, nie ma takiej możliwości, nie pretensje są do gminy, że gmina nie zrobiła drogi. No jak gmina ma zrobić drogę, jeżeli wszędzie płoty są do samej granicy albo nawet za granicę. Dobrze, panie Jurku. Szanowni Państwo, decyzje administracyjne, obojętnie, czy wójt, burmistrz, czy prezydent jest zobowiązany wykonać. I to jest temat zamknięty. A jeśli chodzi o sprzedaż działek, działki są zgodne z procedurą sprzedaży wyzwykle. Tak samo jest z węglem, kochani. Decyzja administracyjna, wykonał pan. Następny burmistrz. Czy nie musiałem wykonać? Musiał pan. Nie musiałem wykonać. No dobrze, bo to jest decyzja nie jest obowiązkowa. Ja mogę postąpić, nie muszę. Pan nie wykonał, no to przejmuje już administracja rządowa i po prostu w inny sposób jest problem. No nie. Sprawiedliwe to panie radny, akurat tutaj na dzień dzisiejszy dziękuję to jest rządowi za interwencję w stosunku tutaj do... Tak pan się myli, bo ja byłem jedną z pierwszych osób, która się zgłosiła po ten węgiel, ale są wójtowie, burmistrzowie, którzy się nie zgłosili. Może ja skończę, dobrze? No to nie wójcie. Jeśli chodzi o zaznaczenia tego opału tutaj na terenie gminy, pięknie spisał się ośrodek pomocy społecznej. Nie wiem w ilu procentach jest wykonane to wszystko, ale postępuje na dzień dzisiejszy tu sprawa i mieszkańcy są zadowoleni z tego. Jeśli chodzi o jakość, chyba też. Okazuje się, że nie. Mamy jednego mieszkańca, który zgłosił, że ma w kamień zamiast węgla, więc no. Ale jeden na ilu? Nie było jednego przypadku. No. Jeden jest. I nie wiem, skąd to się wzięło. Co? Nie wiem, to akurat nie pechowo, że ta osoba... Nie jest na to już przyjdzie. Dobrze, czy jeszcze jakieś... Także co by nie zrobić, zawsze będzie źle. Ale jeszcze dalej odnośnie budynku po gimnazjum, bo pan powiedział, że ma rozmowę pan przeprowadził z osobą kupującą, czy przyszłym kontrahentem. Jaki cel jest tego zakupu? Podobny jak tutaj. I będzie miał warunki swoje. Generalnie, no tak, no, panie radny, no, nam zależy na tym, żeby sprzedać, czy na tym, żeby komuś narzucać, co ma robić. No nie możemy tego sobie podchodzić. Mówi, że zastanawiają, że mają biznes i chcą tutaj właśnie pomyśleć o DPS-ie, czy podobnej działalności właśnie jak starosta, nie? Też o DPS-ie lub takim domu dziennego pobytu dla osób starszych. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 9 projektu uchwały. Mam pytanie, czy Państwo Radni pozwolą, abym przeczytał tylko tytuł uchwały, a nie całą? Tak. Dobrze, dziękuję. Podpunkt 1. Uchwała nr 39/274/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Nie mam nic.
proszę czekać, trwa wydawanie. Jest. Ciemność, nie, widzę ciemność. Musi się rozgrzać. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chce dobrze wziąć? Proszę bardzo, Pani Halino. Dziękuję Mikołajowi za kalendarz. Bardzo bym się cieszyła, gdyby gmina miała kalendarze trójdzielne z logo gminy. Bo tu nie ma loga. Tak na przyszłość. Mnie by się bardzo podobało. Dobrze. Pani Agnieszko? Wracając jeszcze do rozmowy na komisji na temat naszego ciepliska i wolontariatu. Kiedyś z panem wójtem rozmawiałam na temat zapoznania się z porozumieniem TOZ-u z grupy interwencyjnej Mogilno. Czy jest taka możliwość, żeby takie porozumienie chociaż wpłynęło i można by było porozmawiać na temat pomocy w adopcjach? Też to jest w jakiś sposób takie rozwiązanie. Pani radna, ja bym tak, no. Możemy coś w tym kierunku robić. Możemy coś w tym kierunku robić, chociaż ja uważam, że to nasza, ta nasza działalność z tymi pieskami i tak dalej, to nie wiem, czy powiecie, ktoś tak się opiekuje pieskami jak my i takie warunki zapewnia i tak dalej, więc nie ma chyba czegoś takiego. Więc możemy jakieś tam dodatkowe kroki podejmować jeszcze. Jeżeli Pani chce, to proszę jakiś wniosek złożyć, przyjdź do mnie, porozmawiamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało, bo nie wiadomo. Moim marzeniem jest, żeby dzieci tam nie było. Ten katolik też by miał święty spokój. Ale nie ma takiej możliwości. Chociaż rozmawiam z gminami, gdzie mają po 3-4 dzieci. Niektórzy nie mają w ogóle tego problemu, więc nie wiem, jak oni to załatwiają i nie mają tych problemów. Kiedy mieliśmy 5 tylko, ale no niestety to się po prostu ten problem nasila. Teraz już rozmawiałam z panią radną, z paną Krzewiną, też już mówiła, że na Borowym już trójka psów bezpańsko lata, także jeżeli to będzie zgłoszone, to będzie kolejna po prostu ilość piesków do wyłapania. Także ta bezdomność po prostu się nie kończy. Dobrze. Mnie się uda wydać 2 psy, a przechodzą 3. No tak to będzie wyglądało. I tak w kółko tak to będzie wyglądało. Tak to jest. Dobrze. Panie Pawle? Panie wójcie, nie wiem, czy to prawda, bo mnie dochodzą takie słuchy, mieszkańcy się dopytują, czy to prawda, że jest w planach likwidacja naszego posterunku policji? Drodzy Państwo, bo to takie słuchy mnie dochodzą, i zapytam się u źródła. Po likwidacji posterunku poniekąd decydujecie Wy Państwo, więc no, nie wiem na ten temat, żeby coś taki temat był podejmowany. No ale ja się pytam, no bo też mi dochodzą słuchy, tak ja mówię, no przecież też bym coś o tym wiedział. Na dzień dzisiejszy nic nie wiem na ten temat. A ludzie różnie mówią, bo różne są opinie oczywiście. No ale wolę się spytać, żeby... Zapytał. Koszty ponosimy jakieś z tego względu? Tak. W przyszłym roku też będziemy ponosić? No bo my udostępniamy, no nie? Budynek i opłaty. No znaczy nie, my ponosimy opłaty wszystkie, opłaty. Czyli utrzymania, nie? No najwięcej, proszę Państwa, jest energia, bo tam dosyć dużo opłacimy. I czyli nic w tym kierunku nie zmieni? Będziemy płacić nadal, tak? No jeżeli będzie postępność, to często trzeba. A wie, to jest całoroczny koszt? Kiedyś liczyłam, to było to w granicach 20 tysięcy złotych. Nie wiem jak. 27 chyba jest czymś takim. Aktualnie nie liczyłam, ale już rok temu czy nie liczyłam. A wiecie Państwo, no cenę i przedmiotem. Wszystko drożej. Ale 27 tysięcy w skali czego? Roku. Roku. To są duże sprawy. No. Panie radny, może panu uważać, że są gruszowe sprawy. Dla mnie to nie są gruszowe sprawy, bo u mnie każda gruszka jest ważna i uważam, że to nie są gruszowe sprawy, bo jeżeli mamy budżet, to powiedzmy tam teraz, bo własnych środków mamy no, niewiele, to każde 10 tysięcy jest ważne dla mnie. I 27 tysięcy, no to jest jakaś kwota. I to nie jest zadanie gminy, w ogóle my nie musimy. No nie
musimy, ale bezpieczeństwo też jest. Pani radna, no tak, ale dofinansujemy na przykład straż, samochody policyjne dofinansowywaliśmy, to też nie jest zadaniem gminy. Na terenie naszej gminy, na terenie naszej gminy. Ale straż też nie jest zadaniem gminy. Jakieś straszne krytyczne jest. Mamy obowiązki. Straż gminna. No, ale OSP. No, OSP, ale. Ale jak chcą być w systemie ratownictwa, to nie mamy obowiązków. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? W sumie panie Paweł, ja mam pytanie, panie wójcie, jak z przejęciem drogi do Rzeszyna od Lasów Państwowych, jak to wygląda? Czekamy za wycenę. Jeszcze, no już drugi miesiąc czekamy i czekamy. Z naszej strony mamy wycenę. A termin tej wyceny, no ktoś jak się podjął, to też chyba ma jakiś. No my z naszej strony mamy, a teraz nadleśnictwo wycenę robi, także my już na tym nie mamy wpływu. To nie ma żadnych terminów, tylko czekamy do skutku, czy jak to wygląda? Kontaktujemy się. No, ale miesiąc temu też się kontaktowaliśmy, nic się w tej sprawie nie działo. Przepraszam, od tamtego czasu my otrzymaliśmy wycenę na naszą działkę, która jest... To ja bym prosił na sesję grudniową, żeby coś w tym roku jednak przygotować. Jeżeli będzie, no to będziemy mieli. Panie radny, musi pan się liczyć z tym, że ta wycena też musi nam jakoś w miarę racjonalnie odpowiadać. No ale musimy ją najpierw mieć. Żeby nie było, że musimy mieć do czego się ustosunkować. Bardzo duże rozbieżności, jeżeli chodzi o wartości. Panie radny, panie wójcie, dlatego o to walczę, no bo jeżeli nie będziemy mieli tego przejętego, nie możemy robić projektu, nie możemy robić nic, a my nadal jeździmy po dziurach. No zdaję sobie sprawę, że ta droga jest... Nigdzie nie ma takiej dziurawej drogi w gminie. Jest, droga, ale... jest. Ale tak opolną drogę? No. Gdzie? No bo autobusy wybiły. Tak, autobusy. Autobus jeździ kurczę 3 miesiące dopiero. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Drodzy Państwo, ja jeszcze może, bo nie odpowiedzieliście mi na pytanie, co z tą działką w Głostowie. Pytać powiat. Czy czekamy do końca roku i ogłaszamy, czy jak to będzie? Czekać za decyzją powiatu. Ale ta decyzja miała być już w maju. No dobrze, sami wiemy, jak jest dofinansowanie. No. A jaka ostatnia wycena była tego budynku i tego gruntu? Nie pamiętam, to było... 400 no, bardzo tak. Razem było chyba gdzieś około 700 tysięcy chyba, nie? No, nie. Wszystkie trzy działki. Wszystkie trzy. No my ponieśliśmy koszty, żeby je rozgraniczyć, a teraz przekażemy wszystkie. Akurat jeżeli chodzi o rozgraniczenie, to było to nawet logiczne z tego względu, że no grunt oddzieliliśmy osobno, działkę pod budynkiem osobno i tą działkę budowlaną zrobiliśmy osobno. Więc... No to ja bym myślał, żeby tego hektara nie przekazywać, tylko te dwie działki. No ale to nikt nie jest zainteresowany tym. To nie chcę, bo powiat nie jest zainteresowany tymi dwoma działkami? No ja wiem, ale hektar tamtej ziemi ile jest warty? Paweł, ale ile jest warte, ale ile czasu to stoi, ile czasu to jest. Jakby był sam grunt do sprzedaży, to by poszedł. Ale później ktoś chciał, żeby był grunt. Panie radny, jeżeli chodzi o sprzedaż tego gruntu, tak jak pan mówi, no jest tam hektar 30, to jest warte gdzieś około tam, zakładam 130 tysięcy, tak średnio rzecz biorąc. Ale musi pan wziąć pod uwagę też to, że jeżeli będą osoby zatrudnione z naszej gminy, to praktycznie w ciągu 2 lat nam się zwróci z podatków. To trzeba myśleć w ten sposób też, bo sprzedamy grunt raz i będziemy mieli podatki tylko od gruntu, a nie od wynagrodzeń. Od wynagrodzeń są dużo większe podatki. Pod tym kątem trzeba myśleć. Jeżeli będzie 50% zatrudnionych z naszej gminy. To nie ma, to już, jeżeli będzie 50%, a ma być, no bo jeżeli będzie... Ale jeżeli nie będzie takich wykwalifikowanych, to będą zatrudnieni z innej gminy. Panie radny, jeżeli będziemy podpisywać porozumienie, no to musimy to tak przeprowadzić, żeby to było dla nas korzystne. I powiem tak, no to jest... Działalność tam, bo od działalności nie będziemy mieli podatku, ale z samych PIT-ów i CIT-ów będziemy mieli te wpływy i uważam, że w ciągu dwóch lat to nam się zwrócą z tych podatków, te 100 tysięcy, 130 tysięcy złotych, więc warto zainwestować. Ludzie mają pracę, a oprócz czego mamy stały dochód, tak? Bo tak dostajemy raz pieniądze, styk nie ma już. A nawet jakby chciał działkę kupić pod tą oczyszczalnię, to też jaka kwota? A kolejna sprawa, że właśnie tu możemy zyskać tą działkę, chociaż mówię, no... No i droga w ratunku. Właśnie jeszcze, żeby coś ugrać na oprócz tej działki. Ale ma pani rację. Pani jeszcze nie nabyła działkę. No panie wójcie, a na przykład, no jak nie działkę, no nie ma w budżecie nic. Kiedyś tutaj pan przewodniczący mówił, że tam chodnik w Nowej Wsi do lasu miał być doprowadzony, nie jest doprowadzony. I powiat w tym na następny rok w budżecie nie ma chodniku na terenie naszej gminy, nie ma żadnego chodnika. Ale w zeszłym roku też w budżecie nie mieli. A co jest? A drogi.
No nie ma nic. To plan, to plan ma. No mówię, no to chociaż jeszcze do tego kawałek chodnika, ja nie mówię, że u mnie, ale na przykład tam dokończyć chodnik, żeby coś jeszcze zostało na zamianę. Panie radny, niech pan wie, że no, ze mną nie jest łatwo. Nie, ale ja mówię propozycję, ja nie mówię, że tylko żeby jeszcze coś ugrać. Ale na tym. Myślę, że chyba jeszcze jedna działka była. Koniecznie tu. Także panie wójcie, proszę o rozmowę z panem starostą i kontakt. Panie czyli czekamy na tego starostwa, tak? Ale to do końca czy jak? Do końca roku. I panie wójcie, kontakt swojego w tej sprawie między innymi. Ale drodzy państwo, czy do końca roku mamy czekać czy jak? Bo nie dostałem nadal odpowiedzi. Do końca roku, no bo co za sens dłużej czeka? No może, proszę, może pan starosta się zmobilizuje z odpowiedzią. Konkretnie. Znaczy to i tak mają być środki zewnętrzne, więc no, jeżeli nie będzie tego dofinansowania, no to nie będzie w ogóle tematu. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować, byśmy mieli no, dobrze, a więc przechodzimy do punktu 12 zakończenia sesji. A więc zamykam 69. sesję Rady Gminy Jeziorego. Dziękuję za uwagę.